kiedy patrzysz na swoje doświadczenie z Big Brothera, rozpatrujesz to jako porażkę, bo pamiętam taki twój wywiad, w którym opowiedziałeś o tym, że to był dla ciebie bardzo trudny, stresogenny czas. Jak na to dzisiaj patrzysz? Co, ja w ogóle żałuję, że ja z tym wszystkim połączyłem Big Brothera. Mhm. To był jeden wywiad, w którym rzeczywiście to powiedziałem i jeżeli mam być szczery, to ja trochę tego żałuję, bo to jest takie pokłosie, to się ciągnie jakby za mną, jak taki worek. Czyli dementujemy to. Wiesz co, To było zbiorowisko różnych sytuacji. Big Brother był spełnieniem moich marzeń, był programem, który ja lubię. Ja lubię programy na żywo, lubię programy z ludźmi. Zresztą czasami odchodzę od tej formuły tylko pogodowej, żeby pokazać, że robię też wiele innych rzeczy. Ale akurat faktycznie czas Big Brothera zbiegł się w moim życiu z bardzo trudnym okresem. To był okres, który tak naprawdę rozkręcał się przez ponad rok. Zmęczenie, niewyspanie, nieprzespane noce, ciągle w podróży, napięcie, bardzo wysokie wymagania od siebie, ciągle wszystko musiało być na 100%, ciągle musiałem być najlepszy, ciągle coś sobie próbowałem udowadniać. Do tego gdzieś rozsypywał się związek po 9 latach, więc doszły też osobiste rzeczy. Gdzieś, żeby to sobie wszystko poukładać, poszedłem do psychologa, który mówi, a pójdę zobaczę, może to sobie w głowie poukładam. Psycholog też zaczął wszystko od środka rozdrapywać, bo tak naprawdę na tym polega chodzenie do psychologa. Najpierw musisz wszystko rozdrapać, rana się rozkrwawia, leje, a potem dopiero ładnie ją zabliźniasz. Więc to wszystko spowodowało, że u mnie po prostu uruchomiła się depresja i nerwica lękowa. I nie było to z dnia na dzień, tylko to po prostu się zbierało. Mózg się męczył, przemęczał. Nie dałem mózgowi odpocząć. I jakby tylko tą wisienką na torcie był Big Brother, ponieważ po 17 latach do TVN-u wrócił Big Brother. No niby program znany, lubiany, oglądany na całym świecie, ale jednak zupełnie nowy, w innych warunkach, w innych okolicznościach współcześnie. Więc tak naprawdę my nie wiedzieliśmy, jak ten program do końca będzie wyglądał, jak on będzie sformatowany. I przy tych dwóch pierwszych odcinkach, trzech, było naprawdę dużo napięcia, ale nie mówię tu o przekleństwach, tylko takiej spinki. Adrenaliny, spinki. No wiadomo, to jest program na żywo. Jasne, ogromne studio, ludzie, studio wypełnione ludźmi. No, bardzo dużo się działo, trzeba było dużo rzeczy spamiętać. I teraz ten mój obciążony, nieco zmęczony mózg, zachwycony tym, że w końcu też spełniasz się zawodowo, poprowadzisz taki program. Po prostu po pierwszym odcinku Big Brothera ten jakby stres, który się tam pojawił, to nawet nie był stres, ta adrenalina, to takie napięcie, to takie zmuszenie mózgu, powiedzenie nie będziesz mi teraz zawracał głowy sobą. Ja wiem, że jesteś zmęczony, że ty się źle czujesz, wiem, że mózgu jesteś przestymulowany, ale teraz mi dupy nie zawracaj, ja jeszcze ciebie potrzebuję. Ja nie posłuchałem swojego organizmu i po prostu dowaliłem. Błędem było to, że ja w ogóle to wszystko połączyłem z Big Brotherem, bo trochę odbiór jest taki, że Jędrzejak poprowadził Big Brothera i dostał na łeb. A potem równa się to temu, nie zatrudniajcie Jędrzejaka w takich programach, bo on sobie po prostu w tym nie radzi. Nie, on sobie po prostu świetnie w tym radzi, jest w tym naprawdę dobry. Zresztą, wiesz, jak ja zacząłem leczenie podczas Big Brothera, to jest dla mnie wyzwanie, poprowadzić taki program do końca i żeby nic nie było widać. Ale zatrzymajmy się, Bartek, na chwilę przy tym, o czym powiedziałeś, bo potrafiłeś w tej naszej rozmowie pochwalić siebie. To nie jest oczywiste, to jest wręcz rzadkie. Fajnie, że potrafisz powiedzieć, że umiesz to robić, ale czy tamten moment, kiedy się dowiedziałeś, że masz depresję, był momentem, kiedy ty zwątpiłeś w swoje umiejętności? Myślałeś, że jesteś do bani? Wiesz co, ja nawet nie potrafię powiedzieć, co ja wtedy myślałem, bo to wtedy masz głowę pustą. Okay. Wtedy po prostu każde, wiesz, to jest tak, że umycie zębów, ubranie się, wyjście z domu, to jest naprawdę jak zdobywanie Monteverestu. Okay. Także wtedy nie myślisz, że jesteś, wiesz, no, że jesteś do bani. No, wiesz, kiedy w domu nie zamykasz drzwi na noc, śpisz z otwartymi drzwiami, nie na oścież, ale nie przekręcasz klucza, bo myślisz sobie, kurczę, jak umrę i przyjedzie pogotowie, żeby mieli łatwiejszy dostęp, no to wiesz, to ja nawet nie wiem, czy myślisz wtedy w kategoriach, że jesteś beznadziejny.